Zina Pismo Święte. Dlaczego Pan Jezus po zmartwychwstaniu nie pozwolił się dotknąć świętej Marii Magdalenie, a świętemu Tomaszowi pozwolił, a nawet do tego zachęcał? No, różnica była taka, że Maria Magdalena w niego wierzyła, a Tomasz nie wierzył. Ja myślę, że Pan Jezus każdego traktuje osobiście i każdemu daje to, czego on aktualnie potrzebuje. Więc ta niewiara apostoła Tomasza, tak napisał święty Grzegorz Wielki, więcej nam daje niż wiara pozostałych 11. Bardzo jest ważny ten moment dotknięcia Jezusa przez Tomasza i taka jego intencja dotknięcia ran Pana Jezusa. Tomasz nie tyle chciał dotknąć samego Jezusa, co dotknąć miejsca gwoździ i włóczni. Myślę, że wiecie, jak papież Franciszek to interpretuje. Bardzo często ten tekst przytacza, mówi, trzeba dotknąć ran Jezusa zmartwychwstałego. Jezus żyje, ale ma rany. Jezus żyje w Kościele, ale w Kościele żyjąc ma rany. To są ci w Kościele z nas, którzy są głęboko poranieni, zmarginalizowani, którzy są ubodzy, którzy są sponiewierani, którzy są bezdomni, którzy są imigrantami, którzy są czasem cierpiący z powodu swoich nałogów. A pierwsza pokusa nasza to jest, żeby ich nie dotknąć. Nawet jak mu pomagasz i dajesz mu kawałek pieniądza, to najlepiej byś to robił przez chusteczkę, żeby tylko nie dotknąć się takiego człowieka. Pan Jezus mówi, dotknij moich ran. I taki jest wykład papieża Franciszka, tego dotykania ran przez świętego Tomasza.